nieobecnego przewodniczącego naszej kapituły Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, Marka Nowakowskiego, który z powodu stanu zdrowia nie mógł dzisiaj tutaj z nami być. Witam Państwa w imieniu całej kapituły Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Proszę Państwa, chciałbym na wstępie przypomnieć książki nominowane do tegorocznej 11. edycji Nagrody. Autorem nominowanym jest Andrzej Chorubała za książkę Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne, wydaną przez wydawnictwo Fronda. Drugą autorką książki nominowanej jest pani Renata Lis za książkę Ręka Flauberta, wydawnictwo SIK. Trzecią Krzysztof Keller, Od morza do morza, tomik poetycki, wydawnictwo Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Czwartym autorem nominowanej książki jest Maciej Korkuć za książkę Ogień, podhalańska wojna 1939-1945, wydawnictwo Attyka. Piątym autorem jest pan Tomasz Merta za książkę Nieodzowność konserwatyzmu, pisma wybrane, wydawnictwo Fundacja Świętego Mikołaja, teologia polityczna. Autorem szóstym jest Krzysztof Michalski za książkę Zrozumieć przemijanie, wydaną przez Bibliotekę Kwartalnika Kronos, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego. Kolejnym autorem siódmym jest pan Roman Misiewicz za tomik dobrenowiny.pl, wiersze smoleńskie, wydawnictwo Sani Project. Autorem ósmym jest pan Tadeusz Płużański za książkę Bestie, wydawnictwo 3S Media. Autorem dziewiątym jest pan Dariusz Wilczak za książkę Generalissimus, wydaną przez Ossolineum. I autorem dziesiątym jest pan Rafał Wyjasiński za książkę Stara, wydawnictwo Nowy Świat. Chciałbym przy tej okazji przypomnieć dotychczasowych naszych laureatów poprzednich edycji. Przypominam, że po raz pierwszy nagroda imienia Józefa Mackiewicza została przyznana w roku 2002 i laureatami tej nagrody byli państwo Ewa i Władysław Siemaszkowie, w roku 2003 pan Marek Jan Chodakiewicz, w roku 2004 pan Wojciech Albiński, w roku 2005 pan Eustachy Rylski, w roku 2006 pan Janusz Krasiński, w roku 2007 ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w roku 2008 pan Jarosław Marek Rymkiewicz, w roku 2009 pan Bronisław Wilsztajn, w roku 2010 pan Paweł Zyzak i w roku 2011 pan Wojciech Wenzel. Z żalem chciałbym Państwa poinformować, że laureat naszej nagrody z roku 2006 pan Janusz Krasiński zmarł 14 października 2012 roku. Prosiłbym Państwa o uczczenie jego pamięci minutą milczenia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do tegorocznej edycji, naszej nagrody. Pierwszą pozycją, która uzyskała wyróżnienie, jest książka pani Renaty Lis, Ręka Flauberta. Bardzo proszę osobę wyróżnioną. Laudację nagrodzonej książki wygłosi pan profesor Urbanowski. Ręka Flauberta to książka niezwykle ciekawa, nieszablonowa, przenikliwa, świetnie pomyślana i napisana. I samo to, a więc jej walory literackie tłumaczą, jak sądzę, dlaczego jury Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza postanowiło wyróżnić akurat to dzieło. Ale są oczywiście inne powody tego wyboru. Bohaterem książki Renaty Lis jest bowiem pisarz niezwykły, wybitny, ale także niepokorny. Nic dziwnego, że Flaubert
bywał chętnie przywoływany przez polskich pisarzy, nie tylko jako geniusz literacki, autor arcydzieł, ale też jako wzór niezależności w dążeniu do prawdy i jako przeciwnik schematów i doktryn. Myślę tu i o pierwszym świetnym studium o autorze Pani Bowarii Antoniego Sygietyńskiego, ale też na przykład o Stanisławie Brzozowskim i jego pierwszych powieściach, w których wracają zjadliwe portrety późnych wnuków pana Omy. Myślę też o Andrzeju Bobkowskim, który z lubością cytował dosadne i zdumiewająco dla nieaktualne fragmenty korespondencji Flauberta, chociażby w Neki, gdzie kazał Flaubertowi syczeć z pasją przeciwko głupocie jego epoki i wyznawać, że odczuwa do niej strumienie nienawiści, albo gdy Bobkowski twierdził, że, cytuję, gdyby Flaubert żył dzisiaj, to musiałby pana Omy zrobić także marksistą. Nic też dziwnego, że po roku 1989 jedną z wydanych przez Brulion książek był Słownik komunałów Flauberta. Renata Lis świetnie kontynuuje długą listę polskiego pisania o Flaubercie, czyniąc to na swój własny, bardzo osobisty i subtelny sposób. Jej książkę trudno zresztą określić za pomocą jakiejś jednoznacznej formuły, gdyż nieustannie oscyluje ona między esejem, biografią, reportażem, monografią krytyczną, gawędą, wyznaniem, nie będąc przy tym żadną z nich, ani też nie będąc wszystkim tym naraz. Renata Lis opowiada nam przede wszystkim o życiu i twórczości autora edukacji sentymentalnej, ale jest równie daleka od uczonej solenności i ciężkości, jak od niefrasobliwego plotkarstwa. Jej opowieść jest cudownie swobodna, lekka, zarazem poważna i mądra. Jest pozornie kapryśna, ale przecież z jej mozaikowej, muzycznej, nieco rymkiewiczowskiej formy wyłania się nie tylko tytułowa, cytuję, na wpół umarła, pożółkła i pomarszczona, jak egipska mumia, ręka Flauberta, ale wraz z tą ręką sam pisarz i tworzone przez tą okaleczoną dłoń dzieło. Dzieło pisane sławnym, bezosobistym stylem, a przecież, jak pokazuje świetnie Renata Lis, wyrosłe z osobistych tragedii, z doświadczeń zabliźnionych w jego pamięci i wyrytych na jego ciele. Odkrywamy więc z autorką ręki Flauberta żałobną, czarną podszewkę pisarstwa francuskiego pisarza. Przekonujemy się, że literatura może się stać i często się staje prawdziwym ocaleniem od śmierci, że jest może najdoskonalszym sposobem przeżywania żałoby. Pisze Renata Lis, cytuję, w sposób całkowicie naturalny Flaubert żył tak, jakby między żywymi i umarłymi nie było wyraźnej różnicy, a żywych wolał brać od strony ich nieobecności, jakby oni również nie żyli. Prawdziwa i ważna była dla niego tylko taka więź, która istniała poprzez rozmaite zapośredniczenia, takie jak korespondencja, pamiątki, fetysze, a nawet rzeczy tak ulotne jak odcisk stopy Elizy Schlesinger, jego pierwszej miłości, na mokrym piasku na plaży Trouville, wymywany przez fale. Ta jego właściwość, obecność przeżywana przez nieobecność, która wyraża się w znakach symbolicznych, ma też coś wspólnego z pisarstwem. Jestem tego pewna, ale nie wiem, co by też to mogło być, bo są to sprawy ciemne. Z książki Renaty Lis wyłania się więc inny Flaubert. Flaubert ciemny, Flaubert, mówiąc językiem Boya, żywy, choć sama autorka wyzna w pewnym momencie, że próbuje zdjąć maskę pośmiertną Flauberta ze śladem rzęs i całunów, że chce swym dziełem odlać formę, która przechowuje kształt umarłego ciała. Tak czy owak, ten Flaubert żywy i umarły, żywy lub umarły, jest zaskakujący, wymyka się ze schematu. Oto Flaubert, antyklerykał i wróg Kościoła, myślący, rozmyślający ze wzruszeniem o Chrystusie. Albo człowiek obojętny na sprawy francuskie, który w roku 1871 chce zostać sanitariuszem, a potem wdziewa mundur porucznika Gwardii Narodowej i który czuje, jak krew przodków gotuje się w jego żyłach. Ten Flaubert napisze o Niemcach, cytuję, czego nie mogę zapomnieć, to inwazji doktorów nauk humanistycznych, tłukących lustra strzałem z pistoletu i kradnących zegary. Czegoś takiego historia jeszcze nie widziała. Chowam do nich urazę tak głęboką, że nigdy nie zobaczysz mnie w towarzystwie żadnego Niemca, kimkolwiek by był. W kolaboranckim Paryżu czasów II wojny światowej ktoś taki jak Flaubert raczej by się nie odnalazł, komentuje z ironią i podziwem te słowa Renata Lis. Jest też Flaubert męczennik stylu, który opiekuje się starą matką. Jest Flaubert wróg nowoczesności, przeciwnik demokracji, przekonany, że ludzkość głupieje, że rządzi nią mieszczuch, którego usta pełne są komunałów, które zwykle się mówi i w które zwykle się wierzy. Czego oczekiwać po ludności takiego Manchesteru, która spędza całe życie na robieniu szpilek,
pisał Flaubert i przewidywał, cytuję, nie minie 100 lat, a wiele milionów ludzi wymorduje się za jednym zamachem. Był katastrofistą, przeczuwał, że jest świadkiem procesu, którego kresu, jak zauważa autora ręki Flauberta, stanęły naprzeciw siebie cywilizacja gułagu i cywilizacja konsumpcji, które po upadku dzielącego je muru przeglądają się dzisiaj sobie nawzajem ze zdziwieniem, odkrywając swoje bliźniacze podobieństwo. Ale Renaty Lis najbardziej chyba ciekawi Flaubert ciemny, człowiek nekropolia, stojący wobec losu, przeznaczenia, przez którego dzieło prześwieca ciemny blask śmierci. Obecność zmarłych, pisze Renata Lis, nie stała się może tematem jego literatury w takim sensie, w jakim były nim na przykład obyczaje prowincji, owładnięta namiętnością kobieta, wieczna głupota czy religie starożytne z ich krwawą liturgią. Był to raczej temat tematów, czarna podszewka wszystkich jego książek, dzięki której tkanina literatury nabiera u niego ciała i barwy. Ten Flaubert, rozmyślający o zagadce istnienia, nie mógł być raczej wyznawcą doktryny postępu, rewolucji i zdrowego rozsądku. Istnienie to podły interes, pisał do przyjaciela tuż po rewolucji 1848 roku i dodawał z charakterystyczną dla siebie ironią. Mam poważne wątpliwości, czy Republika znajdzie na to jakieś lekarstwo. Jak prawdziwa eseistka, Renata Lis woli stawiać pytania niż dawać zdecydowane odpowiedzi. Nie boi się mówić o wątpliwościach, wahaniu, niewiedzy. Jak rasowa reporterka sprawdza miejsca, w których bywał Flaubert. Wyławia dla nas zaskakujące detale i epizody z życia francuskiego pisarza. Ciekawi ją ręka Flauberta, ale też jego rzęsy, płaszcz, meble. Z czułością pisze o jego bliskich. Inaczej niż bohater jej opowieści nie ukrywa się przed czytelnikiem. Przeciwnie, mówi o swoich emocjach, wątpliwościach, wyznaje swoje gusta, opowiada o przyjaciołach i korzeniach. Widzę więc w tej książce rękę Flauberta, ale czasem też i rękę Renaty Lis. Widzę też dzięki niej dwie Francje, wspaniałą, pełną odwagi i życia Francji XIX wieku i Francję dzisiejszą, uduszoną spalinami, lękliwą, jakby wydrążoną i pustą. Tę ostatnią pokazuje nam Lis, chociażby opisując swój pobyt w opactwie Mont Saint-Michel. Patrząc na hordy turystów, którym święte miejsce pomyliło się z Disneylandem, stwierdza, cytuję, Flaubert należy do przeszłości. Francja Flauberta już nie istnieje. Francja dzisiejsza sprawia wrażenie, jakby puls zanikł dawno w jej przerafinowanym organizmie i jakby już nikt nie zmagał się tutaj z losem. Życie czyste i wygodne, dziwnie przeźroczyste, przypomina letarg. Potem czytamy kapitalną, pół żartem, ale ostatecznie całkiem serio wygłoszoną pochwałę kaszy gryczanej i tego wszystkiego, co owa kasza dla autorki reprezentuje, a więc jej polskich przyjaciół, jej wschodnie korzenie i doświadczenia i fascynacje. Mogę czytać Flauberta i poznawać jego kraj, ale on nigdy nie jadł kreczki, konkluduje tyleż dowcipnie, co smutno Renata Lis. Jak więc często bywa, podróż do innego jest tak naprawdę podróżą w głąb siebie, opowieść o obcym pozwala nam zrozumieć odmienność, ale i wartość nas samych. Ale też ręka Flauberta zamyka się konstatacją zaskakującą o podobieństwie łączącym ich Europę i naszą Europę. Cytuję, proces niszczenia dawnych form życia dokonał się tu, we Francji, w stopniu i tempie, które aż dobrze znamy z naszego świata, z Europy Wschodniej. Wschód i Zachód łączyłoby więc podobieństwo destrukcji, jakie cywilizacja konsumpcji i cywilizacja gułagu dokonały na cywilizacji XIX wieku, w świecie, w jakim żył Flaubert. Czytając książkę Renaty Lis, zastanawiałem się oczywiście nad tym, co mogłoby łączyć Gustawa Flauberta z Józefem Mackiewiczem. Nie znalazłem żadnej wypowiedzi tego ostatniego na temat autora Pani Bovary, ale myślę, że przy wszystkich różnicach obaj byli męczennikami literatury, dla której poświęcili tak naprawdę swoje życie. Obaj chcieli literatury prawdziwej, bezkompromisowo opisującej rzeczywistość. Obaj cenili realizm, nie bali się pisać o rzeczach, o których w ich czasach nie wolno było głośno mówić. Obu też spotykały za to rozmaite represje ze strony współczesnych im panów i pań Ome. Byli i Mackiewicz, i Flaubert cenili pisarzy rosyjskich, lubili Rosję. Byli też specyficznymi konserwatystami, gardzącymi opiniami tłumu i salonów. Obaj żyli z dala od salonów, byli po trosze ludźmi prowincji, samotnikami i indywidualistami. A wreszcie tak Flaubert, jak Mackiewicz są pisarzami dla dorosłych, a nawet, że odwołam się do słów, jakie napisała autorze edukacji sentymentalnej Renata Lis, są pisarzami drugiej połowy życia, najlepiej smakującymi po 40. Co zaś łączy Renatę Lis z Mackiewiczem? Chociażby wspomniana miłość do chreczki, szacunek dla tych wschodnioeuropejskich korzeni łączący się z reporterską dociekliwością i dążeniem do prawdy. Ale też łączy ich pewna duchowa niezależność,
która Renacie Lis pozwoliła napisać książkę ponad i poza wszelkimi modami i podziałami, mówiącą nam o naszej współczesności, a zarazem dotyczącą spraw najważniejszych – piękna, miłości, śmierci, losu. Marzy mi się zresztą, aby Renata Lis napisała kiedyś biografię Józefa Mackiewicza. Nad tytułem jej jeszcze myślę, a teraz chciałem złożyć serdeczne gratulacje w imieniu własnym. Bardzo proszę panią Renatę Lis o łaskawe zabranie głosu. Szanowna kapituło, szanowni państwo, kiedy pisałam rękę Flauberta, nie mogłam przypuszczać, że kiedyś zdobędzie ona zaszczytne wyróżnienie w konkursie o nagrodę literacką imienia Józefa Mackiewicza. Bo też wystawa Flauberta i Józefa Mackiewicza zdaje się dzielić wszystko. Epoka, język, krąg kulturowy, rodzaj osobowości pisarskiej. A jednak, kiedy głębiej wniknąć w artystyczne credo obu tytanów literatury, okaże się, że między mackiewiczowską deklaracją jedynie prawda jest ciekawa, a flaubertowskim kultem sztuki bynajmniej nie otwiera się przepaść. Więcej, prawda i piękno oraz Mackiewicz i Flaubert okazują się dwiema stronami tej samej rzeczywistości. Bo przecież także Flaubertowi chodziło o prawdę. Walczył o nią z nie mniejszym zaangażowaniem i poświęceniem niż Mackiewicz, bo dla niej, dla prawdy uprawiał swoje słynne męczeństwo i kiedy mówił czasem, że prawdę warto poświęcić dla sztuki, to miał na uwadze tym większą prawdziwość literackiego przedstawienia, którą, wiedział to lepiej niż ktokolwiek inny, osiąga się jedynie za pomocą literackich środków, a więc selekcji, kompozycji, stylu. Zwłaszcza styl, flaubertowska spécialité de la maison, ma tu wielkie znaczenie. Styl to człowiek, powiedział hrabia de Buffon i Flaubert chętnie to powtarzał. To dużo, lecz jeszcze nie wszystko. Styl, czyli język literacki ze swym bogactwem, precyzją i muzyką, ale też niepowtarzalnym punktem widzenia, buduje i spaja strukturę świata. A kiedy literatura traci styl, kiedy jej język rozpada się, psuje, obumiera, wówczas zapowiada to rozpad czegoś znacznie większego niż sam język. Rozpad świata, który wyrażał, i wspólnoty, której służył. Tę współzależność obserwował rosyjski pisarz Iwan Bunin w czasach zarazy w Odessie w roku 1919. Styl także tworzy prawdę, tworzy ją na potrzeby komunikacji międzyludzkiej, nadaje jej właściwy ciężar, odpowiednią barwę i kształt, daje jej ciało. I to dzięki niemu prawda trafia do ludzkich serc i umysłów i tam pozostaje. A pozostając tam, pozostając w ludzkich sercach i umysłach, otwiera je na nieoczekiwane perspektywy, poszerza o inne punkty widzenia, o cudze doświadczenia, o całą swoją różnorodność i złożoność, tym samym wydobywając czytelników z oswojonej przestrzeni ich życiowych czy plemiennych interesów na szeroki świat wolności wewnętrznej, która jedyna pozwala właściwie działać tym, którzy działać pragną. Serdecznie dziękuję kapitule Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza za jej werdykt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Kolejną pozycją wyróżnioną jest książka pana Tadeusza Płużańskiego Bestie. Proszę państwa, zaszczyt wygłoszenia laudacji Bestii przypadł mnie. Wyzwanie przyśle mu szpieg nieznajomy. Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, a placem boju będzie dół kryjomy, a wyrok o nim wyda wróg potężny. Tak pisał Adam Mickiewicz w wierszu do Matki Polki. W książce Tadeusza Płużańskiego nie mamy krok po kroku odkrywania szpiegów nieznajomych, bo tym się zajmuje kto inny, tym się zajmuje Instytut Pamięci Narodowej, tym się zajęli się autorzy poprzednio przez nas nagradzani, więc ci szpiedzy coraz mniej przestają być nieznajomi, coraz więcej o nich wiemy. No ale dotychczas sprawa sądów krzywoprzysiężnych nie była właściwie jeszcze ruszona. I
Owszem, ukazywały się takie fragmentaryczne pozycje na temat sądów krzywoprzysiężnych, ale Tadeusz Płużański podszedł do zagadnienia systematycznie i po kolei wszystkich krzywoprzysiężców nam przedstawił, wypełniając w ten sposób białą plamę w historii Polski, bo wprawdzie myśmy wiedzieli, przeczuwaliśmy już wtedy, wiedzieliśmy potem, że tacy sędziowie krzywoprzysiężni byli, że tacy oprawcy byli, ale nie wszystkich znaliśmy z nazwiska. Nie o wszystkich mogliśmy coś konkretnego powiedzieć, a dzięki tej książce już możemy. Znamy ich osobiście. I wreszcie wyrok o nim wyda wróg potężny. Proszę Państwa, ciągłość jest większa niż by się wydawało. Stereotypy czy wyroki wydane ongiś przez wroga potężnego pokutują nadal w wielu środowiskach, wyznaczając, że tak powiem, ramy tak zwanej przyzwoitości. Pewne formy wyrażania polskości nadal nie są uznawane, zwłaszcza przez wiele środowisk opiniotwórczych. I dzięki książce pana Płużańskiego, który zresztą z tradycji rodzinnej doświadczył wszystkich tych przyjemności, jakie dawał terror okresu srogiego okresu komunistycznego w Polsce. Dzięki temu ten opis zyskuje na plastyczności i zyskuje na konkretności. Proszę Państwa, no dzisiaj może być chyba uważany za klasyka pewnej formy działalności publicznej. Mówię, mam na myśli Feliksa Dzierżyńskiego. Feliks Dzierżyński twierdził, a był to człowiek, który wiedział, co mówi, twierdził, że w pierwszej kolejności należy uderzać w tak zwanych zaczyńszczyków. To znaczy ludzi, on określał tym terminem ludzi, którzy potrafią coś rozpocząć, potrafią coś zainicjować. Ludzi, u których widać naturalne zdolności przywódcze. I książki Tadeusza Płużańskiego wyłania się ta metoda. Służby UB, informacja wojskowa, sądy krzywoprzysiężne tępią przede wszystkim zaczyńszczyków. Takich, którzy tam niczego nie potrafią rozpocząć, ani niczego nawet nie potrafią kontynuować, specjalnie nie rusza. Widać wyraźnie, z tej książki wyłania się metoda. Wyłania się metoda zoperowania naszego narodu tubylczego, żeby w przyszłości nie przychodziły mu do głowy żadne romantyczne porywy. Bo prawo do romantycznych porywów to mają starsi i mądrzejsi, a nie mniej wartościowe narody tubylcze. I ta myśl narzucona nam przez lata 40. i 50. przez naszych oprawców, ta myśl zakiełkowała w naszym społeczeństwie, przynajmniej w wielu środowiskach. I pewne formy przeżywania polskości są źle widziane, są krytykowane, a nawet wyszydzane. Proszę Państwa, warto z tego punktu widzenia zastanowić się, czy mamy do czynienia jeszcze z jednym narodem polskim, czy też na obszarze Polski, obszar Polski zamieszkują dwie grupy etniczne. Jeden tradycyjny naród polski, być może nawet w mniejszości już się znajdujący, i taka formacja przednarodowa, w fazie przednarodowej, która została odziedziczona po komunizmie. Bo w książce Tadeusza Płużańskiego niczym refren powtarza się przy każdej postaci opisywanej, przy każdym środowisku przedstawianym, niczym refren powtarza się fraza i nie poniósł żadnej kary. I dożył sobie sędziwego wieku, przez nikogo nie niepokojony. Otóż ci ludzie, mimo że znaczna część
spośród nich już nie żyje, ale nie rozpłynęli się w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie, na naszym terytorium państwowym, nie rozpłynęli się bez śladu. Oni się rozmnożyli. Oni się rozmnożyli, dając początek tej nacji. Proszę Państwa, niedawno wpadł mi w ręce taki dokument Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nawet nie sądziłem, że Służba Bezpieczeństwa coś takiego sporządzała, takie dokumenty. Mianowicie wykaz tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa mieszkających przy ulicy Narutowicza w Lublinie i ulicach sąsiednich, sąsiadujących. Okazało się, że przy ulicy Narutowicza w Lublinie mieszkało 50 tajnych współpracowników, a przy ulicach przyległych 190. Otóż to jest niewielki fragment centrum niedużego w końcu miasta. I mamy 250 konfidentów Służby Bezpieczeństwa. Żyjemy w sytuacji, kiedy naród polski jest skazany na sąsiadowanie z spadkiem otrzymaną w spadku po komunizmie przednarodową nacją. I wcale nie jest powiedziane, proszę Państwa, jak się ta kohabitacja zakończy. Czy naród polski jakoś sobie da radę w tej kohabitacji, czy też po prostu zmiażdżony zostanie pod ciśnieniem rozrastającej się nacji. Całe szczęście, że powstają takie pozycje, jak książka Bestie pana Tadeusza Płużańskiego, dlatego że one w odróżnieniu od innych dzieł, które mają w założeniu rozdrapywać nasze sumienia. Ona naszych sumień nie rozdrapuje, tylko ona pokazuje kawał historycznej prawdy. Utrwala ją i dla nas, i dla potomności. I jakie to jest ważne, no to przekonuje nas o tym choćby dzień dzisiejszy, a właściwie nie tyle dzień dzisiejszy, co dzień wczorajszy. Ja jako pilny czytelnik Gazety Wyborczej, no muszę wiedzieć, co robi konkurencja. Jako pilny czytelnik Gazety Wyborczej zauważyłem, że jeden z jej autorów, pan redaktor Seweryn Blumstein, dosyć nonszalancko podchodzi do zaimków. Ale ta nonszalancja nie tyle jego może zdradza, co pewien sposób myślenia zdradza. Otóż pan redaktor Seweryn Blumstein napisał w Gazecie Wyborczej o uczestnikach Marszu Niepodległości, że oni próbują zabrać nam Polskę. Nam. Nonszalancko podchodzi do zaimków i ciekaw jestem, co ma na myśli, mówiąc nam. Być może, że lektura książki Tadeusza Płużańskiego dostarczyłaby na to frapujące pytanie odpowiedzi. Kto to są ci my? Bo na pewno ktoś to jest. Na pewno jest to potężne środowisko. I dlatego ta książka Tadeusza Płużańskiego, chociaż ona jest historyczna, to ona ma znaczenie ponadczasowe, bo ona pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania, które pojawiają się dzisiaj i pojawią się w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę autora o kilka słów. Dziękuję przede wszystkim Kapitule za wyróżnienie. Dziękuję, podziękuję, taką prywatę małą zrobię, podziękuję mojemu tacie za to, że ta książka powstała, bo bez niego by jej nie było. A ojciec był jednym z tych, o których piszę. Stał po drugiej stronie, nie po tej, o której mówił pan Stanisław Michalkiewicz. Był jednym z żołnierzy wyklętych, działaczy politycznych powojennych. I książka ta jest poświęcona zarówno
ofiarom, zarówno tym polskim patriotom, którzy po wojnie przelewali krew, byli represjonowani za Polskę właśnie, ale ja się skupiam też na drugiej stronie, co wydaje mi się, że w dyskursie naszym publicznym, historycznym jest dużo bardziej pomijane, bo my wiemy, znamy nazwiska osób, które o Polskę walczyły. Tak, to jest rotmistrz Pilecki na przykład, to jest generał Fildorf, to jest major Łupaszka, to jest major Zapora. Tych nazwisk oczywiście jest masę, ja wybieram tylko kilka najbardziej znanych, charakterystycznych może. Ale ja się skupiam na drugiej stronie medalu, czyli na tych osobach, które po prostu mordowały tych polskich patriotów. Często te osoby, tych bohaterów znamy, natomiast z drugiej strony niestety nie. A proszę zwrócić uwagę, że za każdą śmiercią bohaterską stał cały sztab ludzi, który pracował na to, żeby ci nasi bohaterowie ginęli. To byli funkcjonariusze bezpieki, to byli oficerowie, tak zwani oficerowie, bo to właściwie z rangą oficera nie miało nic wspólnego to, co oni robili, prawda, te wszystkie służby, czyli informacja wojskowa, ale to byli też ci, o których mówił pan Stanisław, ci, te sądy krzywoprzysiężne. To była cała rzesza na przykład sędziów i prokuratorów, którzy też w pocie czoła pracowali na to, żeby tych Polaków i tę polskość po prostu zabić. Niestety efekty były często bardzo dotkliwe dla naszych elit przedwojennych. Pan Stanisław przywołał dwóch klasyków, mogę tak powiedzieć, Feliksa Dzierżyńskiego i Seweryna Blumsteina. Ja się może skupię bardziej na tej drugiej postaci, bo ona jest charakterystyczna też dla tego okresu, o którym ja piszę, czyli dla żołnierzy wyklętych i tych, którzy z nimi walczyli. Seweryn Blumstein to jest też ważna osoba, jeśli chodzi o tę ciągłość, o której tutaj była mowa, a mianowicie ciągłość tej władzy sowieckiej, która nastała w 1944-1945 roku i ona właściwie w dużej mierze trwa do dziś. Ci ludzie współrządzą, prawda? Może nie bezpośrednio, ale bardziej zakulisowo. Nie są na pierwszej linii frontu politycznego, ale na przykład są bardzo silnie reprezentowani w gospodarce, a nawet w mediach, które też reprezentuje. Natomiast Seweryn Blumstein, wracając do tej pięknej postaci, na rocznicę, proszę Państwa, żołnierzy wyklętych na 1 marca ubiegłego roku napisał dosłownie, że ci, którzy wtedy przeciwstawiali się ludowej władzy, to byli bandyci. To jest expressis verbis, mogą Państwo sprawdzić. Ja, drodzy Państwo, protestuję przeciwko tego typu narracji. I myślę, że ta moja książka jest właśnie dowodem tego, żeby pamięci historycznej nie zakłamywać, żebyśmy dobrze wiedzieli, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest bohaterstwem, co jest zaprzaństwem. Kto wtedy po zakończeniu okupacji niemieckiej podjął heroiczną, beznadziejną walkę dalszą z drugim okupantem? Tak? I kto stał po tej drugiej stronie właśnie? Więc po jednej stronie mieliśmy patriotów, rzeczywiście no już zdeterminowanych bardzo mocno do no, gotowych oddać swoje życie, a z drugiej po prostu obce mocarstwo, drugiego okupanta i ich, trzeba to powiedzieć też, polskich sługusów.
ludzi, którzy się wysługiwali temu obcemu imperium. Ja te sprawy stawiam jasno, jednoznacznie. Nie wszystkim się to podoba. Czasami słyszę szereg uwag, prawda, że to nie można w ten sposób przedstawiać tego, że w Polsce trwała po wojnie jakaś wojna domowa na przykład, że były dwie strony, którym też na Polsce zależało, prawda, że Polak przeciwko Polakowi, bratobójcze walki. No ja się z taką optyką i z taką narracją też nie zgadzam. I myślę, że jeżeli miałbym rekomendować, jakoś oceniać swoją książkę, to myślę, że to jest przynajmniej w moim mniemaniu największa jej wartość, że jest jasno właśnie rozdzielone dobro i zło, wbrew temu, co się dzisiaj cały czas mówi, co się pisze, prawda? I zwracam Państwu uwagę na tę drugą stronę właśnie, szczególnie przemilczanych w naszej narracji publicznej tych krzywoprzysiężców, czyli po prostu morderców w togach. Bo dużo się mówi, prawda, Adam Humer, prawda, właśnie brutalni śledczy i tak dalej, a tu są całe zastępy prawników, często przedwojennych, którzy po prostu poszli na służbę obcego imperium. I drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że moja książka nie zakończy dla tych badań, bo cały czas te sprawy się rozgrywają, można powiedzieć. Wystarczy spojrzeć na to, co też Gazeta Wyborcza nazwała kiedyś wykopkami, czyli po prostu na ekshumację w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego na Łączce. To jest historia, która cały czas żyje. Ci nasi bohaterowie są właśnie wykopywani, wydobywani z tych dołów śmierci, do których ktoś ich wrzucił. I myślę, że w mojej książce Państwo znajdą te konkretne nazwiska, prawda? Że to jest, że jeżeli na przykład patrzymy na postać od mistrza Pileckiego, to zobaczą Państwo, kto go sądzi, prawda? Który sędzia żądał kary śmierci, który prokurator, przepraszam, żądał kary śmierci, który sędzia taki wyrok wydał, prawda? Kto uczestniczył w egzekucji, prawda? Kto był tym katem, który też strzelał w tył głowy znaną metodą katyńską, sowiecką. Więc w książce po prostu są nazwiska tych oprawców. Ja myślę, że to jest szczególnie ważne, prawda? Żeby ci ludzie nie byli anonimowi, prawda? Że często się też mówi, że ci nasi bohaterowie ginęli, bo taki był system, prawda? Że ten system ich mordował. No nie mordował ich system, tylko konkretne jednostki. I trzeba je pokazać, moim zdaniem, żebyśmy wiedzieli, prawda, kto to jest. A często bardzo ci ludzie mają swoich niestety kontynuatorów, o czym też mój szanowny przedmówca mówił. I myślę, drodzy Państwo, już kończąc, że na tej Łączce, w tej kwaterze EU, skupia się właśnie w sposób najbardziej tragiczny nasza powojenna historia Polski. Na Łączce i obok Łączki. Bo w tych miejscach teraz odkopywanych, tam gdzie właśnie ci nasi patrioci leżeli, bo teraz już są, prawda, trwają badania, ale zaraz obok spoczywają ich mordercy po prostu. Dwie alejki dalej jest piękny nagrobek pana pułkownika Romana Kryża. Sędziego wojskowego. Kilka alejek dalej jest Jakub Berman. Jest szanowna Luna Brystygierowa, Anatol Fejlin, Roman Romkowski. Prawda? Więc to jest też paradoks historii, że my mamy w jednym miejscu morderców i ich ofiary. Prawda? I już tak zupełnie na koniec, ja się bardzo cieszę, że te ekshumacje się odbywają, ale obawiam się, że na tym samym cmentarzu powązkowskim za chwilę spocznie kontynuator idei i czynu Stalina, Bieruta, czyli Wojciech Jaruzelski. On spocznie właśnie na powązkach wojskowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu Tadeuszowi Płużańskiemu. Proszę państwa, rzeczywiście dzięki tej książce, dzięki książkom podobnym o tych bohaterach, którzy w polskich Termopilach polegli, możemy, będziemy mogli czytać, następne pokolenia będą mogły czytać, a nie tylko w Nocnych Rodaków Rozmowach się to będzie utrwalało. Proszę państwa, wreszcie moment kulminacyjny naszego spotkania. Laureat tegorocznej 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Tym laureatem jest Tomasz Merta. Ponieważ, jak państwo wiecie, zginął on w katastrofie smoleńskiej. Bardzo proszę, również uczcijmy jego pamięć chwilą milczenia. Dziękuję bardzo. Książką nagrodzoną jest Nieodzowność konserwatyzmu, pisma wybrane. Bardzo proszę. Proszę bardzo pana profesora Bartyzela o wygłoszenie laudacji. Chwalebną jest rzeczą zbierać perły myśli, rozsiane przez tych, którzy nie zdążyli sami ich złączyć i dopiąć w kolię traktatu. Takim zbiorem pereł, z pieczołowitą troską zebranych i opublikowanych przez teologię polityczną, są pisma wybrane świętej pamięci Tomasza Merty, eseisty, publicysty i działacza państwowego, jednej z 96 ofiar tragicznej katastrofy smoleńskiej, zatytułowane Nieodzowność konserwatyzmu. Skoro tak mocno wyakcentowana została nieodzowność konserwatyzmu, to musimy zapytać nie tylko o to, dlaczego konserwatyzm jest nieodzowny, ale również i naprzód, czym konserwatyzm jest dla tego myśliciela i publicysty. Mając bowiem na uwadze już choćby tylko oficjalną metrykę narodzin konserwatyzmu jako samoświadomej postawy i filozofii politycznej, wypracowanej jako odpowiedź na schizmę bytu dokonaną przez rewolucję, musimy dostrzec także wewnętrzne zróżnicowanie, świadczące o bogactwie tego nurtu i tego rodzaju namysłu nad rzeczywistością, jaki był, jest nadal podejmowany przez konserwatystów. Lektura książki Tomasza Merty nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż głównym źródłem jego inspiracji, krynicą, z której zaczerpnął najwięcej ożywczych myśli, była anglosaska tradycja konserwatyzmu, brytyjskiego i amerykańskiego. Jest to oczywiście sam ojciec tej odmiany konserwatyzmu, Edmund Burke, oraz współczesny kontynuator angielskiego sceptycyzmu względem racjonalistycznych konstrukcji ideologicznych, Michael Oakeshott. Są konserwatywni ojcowie założyciele arystokratycznej republiki, John Adams czy Alexander Hamilton, dżentelmeni z ziemiańskiego południa, John Randolph i John Calhoun, oraz ich późny wnuk Richard Weaver. Są jakże odmienni od stereotypowego wyobrażenia o amerykańskim konserwatyzmie bałwochwalców dolara, pesymistyczni konserwatyści z przełomu XIX i XX wieku, Henry Adams, Irving Babbitt czy George Santayana, jak również urodzony w niewłaściwym kraju
właściciel nieoświeconej głowy na gotyckim karku, Russell Kerr. Zasadnicza odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ten nurt konserwatyzmu wydaje się nieodzowny, znajduje się w eseju Merty poświęconym Berkowi. Tą kardynalną cnotą polityki preferowanej przez konserwatystów jest fronezis, prudencja, roztropność. W słowach, które chcę tu przywołać, dostrzegam nie tylko rekapitulację berkowskiego stylu myślenia, ale również fundamentalną polityczną maksymę samego świętej pamięci Tomasza Merty, także jako konserwatywnego państwowca in actu, ministra kreującego politykę, zwłaszcza historyczną i kulturalną, godną wracającego do swojej tożsamości dumnego narodu. Oto te słowa. Główną ideą Berka jest harmonia. Dostrzega ją w naturalnie ukształtowanym w ciągu wieków porządku świata. Bo przecież opatrzność działa, choć raczej za pomocą naturalnych niż ponadnaturalnych środków. W relacjach między człowiekiem a światem, między rządzącymi a rządzonymi, w nierozerwalnym związku między interesami prywatnymi a publicznymi interesami, więzi łączącej następujące po sobie pokolenia w strukturze społecznej. Jego filozofia polityczna jest równocześnie postulatem i opisem. Nie może być zresztą inaczej. Teoria ma dla niego sens tylko w powiązaniu z praktyką. Rozum musi nieustannie odwoływać się do doświadczenia, od empirii wychodzić i do niej powracać. Ten konserwatyzm, który umiłował Tomasz Merta, oznacza również rehabilitację arystokratyzmu, wyklętego przez demokratyczną mentalność. Przypomnijmy, iż za cechę dystynktywną demokratycznej epoki buntu mas José Ortega y Gasset uważał odio a los mejores, nienawiść do lepszych. Wprawdzie odbudowanie społeczeństwa arystokratycznego wydaje się niemożliwe, a ideał arystokratyczny posiada czas przeszły dokonany i przyszły niedokonany, lecz brak mu czasu teraźniejszego. To jednak niewzruszony pozostaje arystotelesowski nakaz obowiązku samodoskonalenia się tej arystokracji z natury, która poświęcając się kontemplacji bios theoreticos, wpływać winna swoim przykładem na tych, którzy podejmują się działania polityczne. Tomasz Merta dostrzegł także paradoks towarzyszący konserwatyzmowi od samego początku, gdy tylko wyartykułował się on jako odpowiedź na wspomnianą schizmę bytu. Ten, iż w niekonserwatywnym świecie konserwatysta nie może po prostu kontentować się prostym odruchem zachowawczym w stosunku do zastanej rzeczywistości, bo to prowadziłoby właśnie do akceptacji zła rozprzestrzeniającego się z siłą śmiercionośnego wirusa. Prawdziwy konserwatysta musi zatem być poniekąd buntowniczym rewolucjonistą, a z innych niż rewolucjonista powodu. Jakkolwiek rozległe byłyby inspiracje z obszaru klasyki i współczesności konserwatyzmu powszechnego, Tomasz Merta nigdy nie zapominał, że powinnością polskiego konserwatyzmu jest konserwowanie tego, co polskie właśnie i zreflektowane na odpomnienie raczej zasypanych fundamentów i źródeł, z których można by dopiero wyprowadzić nić wiodącą w przyszłość i odpowiadającą wymogom patriotyzmu jutra, aniżeli na prostą kontynuację, a zwłaszcza zachowywanie tego, co zastane. Wiedział dobrze, iż konserwatyzm w III Rzeczypospolitej ma spore kłopoty ze swoją tożsamością. Trudność ta wszelako nie usprawiedliwia małodusznej rezygnacji, prowadzącej do nieuprawnionego wniosku, iż by należało z tego wyciągać radykalny wniosek na temat jego nieistnienia. Skoro jednak współczesny konserwatysta polski nie może afirmować rzeczywistości zastanych, to bowiem prowadziłoby do niedorzecznego
acz niekiedy formułowanego, i to nie bez pewnej finezji, wniosku, iż w III Rzeczypospolitej Edmund Burke zapisałby się do SLD, to pojawia się pytanie, jak i gdzie, w jakiej tradycji odnaleźć w życiodajni swoiście polski idiom konserwatyzm. Odpowiedź Tomasza Merty na ten fundamentalny problemat jest klarowna i konsekwentna. Ów polski idiom, duch dziejów Polski wiecznej, stanowi tradycja republikańska. Nie chodzi tu oczywiście o wykoślawiony nienawiścią do monarchii jako rzekomej tyranii i zainfekowany demokratyczną zawiścią pseudorepublikanizm wymyślony przez nowożytnych rewolucjonistów. Republika, przypomina Merta, powołując również swoich ulubionych myślicieli jak John Adams, ani nie musi być demokratyczna, ani nie jest sprzeczna z arystokracją i monarchią. Chodzi tu o klasyczny, zrodzony w Grecji i Rzymie, sens politei res publici, będący zarówno ideą filozoficzną, jak i realnym bytem politycznym, w którego ramach egzystuje wspólnota, koinonia, civitas, i który, aby zasługiwał na tę nazwę, musi niezależnie od formy ustrojowej spełniać dwa warunki. Ma być rzeczą publiczną, sprawą wszystkich, lecz owa sprawa nie musi przecież oznaczać udziału ludu w rządzeniu. Rząd zaś powinien dążyć do realizacji nie interesów tej czy innej grupy lub klasy społecznej, lecz dobra publiczne. Wiąże się więc z tym także przekonanie o trwałym związku sfery polityki i moralności i o koniecznym charakterze etycznych funkcji wspólnoty politycznej. Dobre państwo wymaga dobrych obywateli. Dlatego sprawa cnoty obywatelskiej jest sprawą zasadniczej wagi. Wspólne prawo, zabezpieczenie przed wzajemnymi krzywdami i ochrona wymiany handlowej to za mało, by mówić o republice. Z tego zatem arystotelesowskiego punktu widzenia nowożytne roszczenia do tego terminu okazują się, pisze Merta, w zdecydowanej większości nieuprawnione. Płynie z tego wniosek, iż potrzeba republikańskiej wiary w styczność dobra wspólnego i dobra jednostki, potrzeba wreszcie republikańskich cnót. Taki republikański konserwatyzm, skoro nie traktuje demokratycznych procedur jako wystarczających do zbudowania dobrego państwa, nie stanowi w Polsce absolutnej nowości. Nigdy jednak nie był do tego stopnia niezbędny. Wyposażony w tak precyzyjne narzędzie identyfikacji rdzennej polskiej tradycji, Merta demonstruje umiejętność odczytania głębszego i znacznie bardziej wartościowego niż na przykład romantyczne mistyfikacje sensu takich kluczowych zdarzeń z naszej historii, jak Konfederacja Barska. Nade wszystko, powiada, należy zwrócić uwagę na błąd kryjący się już w romantycznym założeniu. Konfederaci nie rozpoczynają wcale walki jako straceńcy szukający pięknej klęski. Konfederacja jest ruchem, który z pomocą politycznych i militarnych środków chce zrealizować swoje cele i niemal do końca wierzy w szansę ich urzeczywistnienia. Walczy o zwycięstwo tu i teraz, a nie wypełniających się w przyszłości zmaganiach duchu. Dostrzec można coś zgoła innego, nie zerwanie ciągłości z tradycjami politycznymi I Rzeczypospolitej, ale właśnie odnowienie XVI i XVII-wiecznego republikanizmu. Z całego wielopłaszczyznowego obszaru namysłu świętej pamięci Tomasza Merty nad sensem i zadaniami realnego polskiego konserwatyzmu naszych czasów chciałbym na koniec wyłuskać i wyakcentować tę przestrogę, która mimo iż sformułowana kilkanaście lat temu, a o jej ówczesnych bezpośrednich adresatach, owych efemerycznych stronnictwach i partyjkach nadużywających dla doraźnych gierek szlachetnego miana konserwatywnych, zachowuje niesłabnącą aktualność. Najgorszą rzeczą w przestrzeni, jaka mogłaby się przydarzyć polskiemu konserwatyzmowi,
to ześlizgnięcie się w tani, wolnorynkowy pragmatyzm. Konserwatyści nie powinni godzić się na traktowanie polityki jako turnieju politycznego cynizmu, w którym idzie tylko o zdobycie i utrzymanie władzy i realizację partykularnych interesów. Z najwyższym też tylko trudem mogą ujść za entuzjastów wolnego rynku. Wypada pamiętać, że konserwatyzm narodził się jako protest feudalnego świata wobec triumfującego kapitalizmu i że konserwatywna koncepcja własności bardzo różni się od liberalnej. Nawet przecież uchodzący za wyjątkowo liberalnego w sferze ekonomicznej Edmund Burke zdawał sobie sprawę z zachodzącej zmiany, trudno jednak powiedzieć, by przesadnie się z tego powodu radował, kiedy pisał: czasy rycerstwa przeminęły. Nastały czasy sofistów, ekonomistów i kalkulatorów, a chwała Europy zgasła na zawsze. W jednym ze swoich tekstów Tomasz Merta napisał o Józefie Mackiewiczu. Był patronem niezależnego, suwerennego myślenia. Człowiekiem nieuznającym rzeczy, o których nie trzeba głośno mówić. Niechaj ten przyznany dziś pośmiertnie laur imienia Mackiewicza będzie larą i penatą czuwającymi nad naszą pamięcią o tym, który też myślał niezależnie i suwerennie. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Bartu Wyzalowi. Bardzo proszę panią Mertę o łaskawe zabranie głosu. Witam państwa wszystkich z ogromnym wzruszeniem. Staję tu dzisiaj przed państwem, przyjmując w zastępstwie mojego nieżyjącego męża nagrodę, której patronuje pisarz niebywale przez Tomka ceniony, stawiany w jednym szeregu z największymi polskimi twórcami, takimi jak Sienkiewicz, jak Prus, jak Żeromski. Myślę, że byłby niezwykle dumny, że nagroda właśnie imienia Józefa Mackiewicza przypadła mu w udziale. Proszę wybaczyć, że nie mogę być tak radosna, jak dzisiejsi pozostali laureaci, że moja radość jest potroszę radością przez łzy, że nad tym wielkim odczuwanym szczęściem, że tę nagrodę przyznano właśnie książce Tomka, kładzie się cieniem jego tutaj dzisiejsza nieobecność. Myślę, że Tomek cieszyłby się również z dnia, w którym ta nagroda zostaje ogłoszona. Miał niezwykłą wrażliwość na przeżycie wspólnotowe i Dzień Marszu Niepodległości, Dzień Święta Niepodległości byłby dla niego zapewne ogromnie symboliczny. Sam śmiał się, że data jego urodzin jest niezwykle niefortunna. Urodził się 7 listopada, rocznicę rewolucji październikowej. Więc tym bardziej cieszyłby się z takich dobrych dat, jakie z którymi wiązałoby się dla niego coś osobistego. Proszę państwa, trudno mi mówić o książce Tomka. Ja zajmowałam się całe życie podobnymi rzeczami i zawsze byłam pierwszą czytelniczką wszelkich jego tekstów, pierwszym też ich redaktorem. Ale nie mam zupełnie do nich dystansu. Zwłaszcza nie mam tego dystansu po 10 kwietnia. I pewnie nie uchodzi, żeby żona chwaliła swojego męża czy jego dokonania, więc może po prostu powiem kilka słów o samym Tomku, bo Tomek nie tylko zajmował się konserwatyzmem, nie tylko analizował i badał jako historyk idei, ale również konserwatystą był. W najlepszym chyba i najgłębszym rozumieniu tego słowa.
nasz przyjaciel Timothy Snyder powiedział kiedyś, użył takiego sformułowania konserwatysta odruchowy, czy on chyba powiedział trzewiowy, że taki konserwatysta, u którego konserwatyzm nie jest wyrozumowany, nie jest skutkiem intelektualnej analizy, ale taką dyspozycją osobowości. Za kogoś takiego uważał mojego męża. I myślę, że miał rację, że Tomek był takim odruchowym konserwatystą. Był też człowiekiem niezwykłej integralności poglądów i życia. Ja chyba z całego dorobku mojego męża najbardziej lubię rozważania o wychowaniu, rozważania o edukacji. I uwierzcie mi Państwo, że on rzeczywiście realizował w swoim życiu, w naszym wspólnym życiu, w naszym prywatnym, na naszym prywatnym gruncie te wszystkie ideały, które głosił publicznie. Może nawet postaram się to Państwu udowodnić. Chciałabym przeczytać fragment listu mojego męża. List pochodzi z 96 roku. Pisany do córki o czytaniu. Uwierz mi, że nie ma nic ważniejszego dla rozwoju człowieka jak czytanie. Dlatego tak bardzo mamie i mnie zależy, abyś uzależniła się od książek. To chyba jedyny nauk, który wzbudza nasz entuzjazm. Ludzie, którzy dużo czytają, bardzo różnią się od tych, którzy tego nie robią. Ci pierwsi mają bogatsze horyzonty, wiedzą więcej i szybciej myślą. Kiedyś mówiło się o nich, że mają dużo ogłady. Człowiek, który nie czyta, przypomina grubo ciosany kamień. Jest to ciężały, trochę toporny. Brakuje mu błyskotliwości, szybkości w podejmowaniu decyzji, a nade wszystko niezależności. Prawdziwej niezależności bowiem uczymy się między innymi obcując z literackimi bohaterami. Człowiek unikający książek jest także najczęściej pozbawiony poczucia humoru, wyrafinowanego poczucia humoru. Nie pojmuje ironii, aluzji, autoironii. Nie rozumie historycznych anegdot, a literackich skojarzeń po prostu nie ma. Pozostaje mu więc rechot, nie śmiech, z opadających spodni, prostackich kawałów i cudzego nieszczęścia. Ja myślę, proszę Państwa, że te słowa mogłyby się znaleźć w dorobku publicystycznym tak naprawdę mojego męża. Ale to jest prywatny list do córki, do dziecka, które wychowywał. I tak często w tekstach Tomka odnajduje prawdy, które on po prostu, którymi żył na co dzień. Rzeczy, które mówił nam, domownikom, swoim studentom. On rzeczywiście zachował jedność tego, co robił, tego, co myślał, tego, co czuł. Nie ma w tych tekstach Tomka pełnego jego obrazu. Nie ma przede wszystkim chyba jego fenomenalnego poczucia humoru. Cóż, myślę, że chyba tylko satyrycy zostawiają na piśmie ślady swojego poczucia humoru. Ale być może właśnie to jego, tego pogoda ducha, ta pogoda, z jaką przyjmował życie, przetrwa w jego najbliższych, może w anegdocie, a może po prostu w tym, jak kształtował ludzi wokół siebie. Ja wczoraj beszczając za coś moje dzieci, użyłam sformułowania: tata się w grobie przewraca. Moje dziecko pyskując odpowiedziało: ciekawe czyim grobie. I pamiętam, że po pierwszym momencie szoku pomyślałam: Boże, przecież to jest cały Tomek. To jest ta jego niezgoda na zgorzknienie, na rozpacz, ta jego przezwyciężanie humorem i śmiechem wszystkiego, co choćby najgorsze. I myślę, że może po prostu ci, którzy
obcowali z nim, którzy go znali, gdzieś poniosą ten jego humor, tę jego niezgodę na rozgoryczenie, niezgodę na gorycz. Bo nawet jeżeli Tomek wygłaszał gorzkie refleksje, to się zdarzało, to te refleksje były gorzkie, a nie Tomek zgorzkniał. I mam nadzieję, że to jakoś w tych tekstach mojego męża widać. Proszę Państwa, chciałam jeszcze na koniec przeczytać fragment mojego ulubionego wiersza, Adama Asnyka. On się, podroże, stał ulubionym dopiero po 10 kwietnia. Sam Tomek nie zachwycał się zanadto Asnykiem. Zapytany o największych poetów, pewnie powiedziałby Odeon. Pewnie wymieniłby Herberta, a potem zaraz zacząłby mówić o Kochowskim i Sarbiewskim. Ale ten wiersz, mimo że pewnie mój mąż uważałby, że jest nadto koturnowy, mam wrażenie, zawiera w sobie pewien dekalog Tomasza Marty. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia, płochą zalotnicę, lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłbicę. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że mój mąż, wszystko jedno w czyim grobie spoczywa, przechowuje gdzieś dla nas ten oręż i przyłbicę. I mam nadzieję, że to, co napisał, to, co po sobie zostawił, jest takim kamykiem tego niezłomnego asnykowskiego wału przezwyciężającego stałością przeciwności. I mam nadzieję, że jego dorobek, ten literacki, myślowy, ale też ten dydaktyczny, ten dorobek wychowawcy młodszych pokoleń będzie takim szczebelkiem w drabinie przechodzenia tych ideałów i świętości od marzeń do rzeczywistości. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Pani Mercie za te słowa. Jeden z uczestników obecny na sali bardzo mnie prosił o umożliwienie mu wygłoszenia kilku słów o Januszu Krasińskim. Bardzo proszę. Ja miałem to szczęście, że w ostatnim okresie, w ostatnich latach życia Janusza Krasińskiego darzył on mnie jakimś zaufaniem i byliśmy dość bliskimi przyjaciółmi. Mieliśmy się spotkać, prawda, teraz w tych dniach. Niestety 14 października Janusz odszedł. Państwo, którzy byli na poprzednich, powiedzmy, laudacjach nagrody Józefa Mackiewicza, wiedzą może więcej o Januszu, o jego twórczości wspaniałej, ale obawiam się, że nie wszyscy z Państwa. Dlatego, że Janusz był pisarzem w pewnym okresie przemilczanym, a później spychanym na margines. Ja nie będę dużo mówił o Januszu, natomiast chciałbym Państwa uczulić na jego wspaniałą spuściznę. Ja myślę przede wszystkim o tetralogii, którą on
zostawił. To jest jego opus magnum, cztery powieści, które stanowią nieporównywalną w naszej literaturze i myślę, że w niewielu z innych literaturach historię naszego czasu, naszego, to znaczy się tych ludzi, którzy już powiedzmy są w wieku starszym. Janusz w tej swojej tetralogii opisał na kanwie swojego życia, ale poprzez postać fikcyjną, którą nazwał, która nosi nazwisko Szymon Bolesta, historię swojego życia i epoki. Poczynając od konspiracji antyhitlerowskiej do, poprzez obozy koncentracyjne, był więźniem trzech obozów koncentracyjnych, był po powstaniu z po którym został 1944 roku, po którym został wywieziony, był więźniem tych obozów, wrócił do Polski, został oskarżony o rzekome szpiegostwo na rzecz Amerykanów i otrzymał, prokurator żądał kary śmierci, popuścił z tej kary śmierci na 15 lat, motywując to w ten sposób, że Janusz jest tak młody, ma 18 lat i został zdemoralizowany podczas okupacji hitlerowskiej. Zasądzono mu 15 lat, z których przesiedział 9 w najcięższych więzieniach. Ja Państwu wymienię tytuły tej tetralogii. Pierwszy tom nazywa się Na stracenie i opowiada te jego bohatera, losy za czasów hitlerowskich i później rzecz główna się dzieje, kiedy bohater jest ofiarą tych bestii, prawda, o których żeśmy tutaj słuchali, fałszywych oskarżycieli, sądów i tak dalej. Drugi tom, Twarzą do ściany, i rozgrywa się głównie w więzieniach hitlerowskich, przepraszam bardzo, komunistycznych, w Ronkach, Radiczu, na Mokotowie. Trzeci tom Niemoc i czwarty tom Przed agonią opowiada o tych latach rzekomej wolności czasów Gomułki i Gierka. Tetralogia kończy się na śmierci ojca Popiełuszy. Janusz pozostawił w maszynopisie tom piąty, doprowadzający tę historię jego epoki, jego współczesności, tego co przeżył, a był niesłychanie wnikliwym i pełnym i pamiętliwym obserwatorem. Zostawił piąty tom, który jest, powiedzmy, wymaga tam jakiejś może jeszcze z redakcji, wymaga powiedzmy zestawienia paru różnych wersji, co ja miałem robić. Umawiałem się z Januszem przed jego śmiercią, rozmawiałem z ostatni raz, powiedzmy z miesiąc przedtem, czy nie później jeszcze rozmawiałem z nim przez telefon, że ja będę to redagował. Polecam Państwu bardzo tę książkę. Książka nie ma jeszcze tytułu. Natomiast wydawnictwo krakowskie Arkana, któremu patronuje pan profesor Andrzej Nowak, nosi się z myślą wydania pism zebranych Janusza. No i oczywiście będą tam te wszystkie tomy, te 5 tomów jego, tego opus magnum. No ja wówczas postaram się napisać coś większego o tych książkach i o Januszu. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo za te słowa, a zwłaszcza za informację o piątym tomie cyklu. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym jeszcze w ramach takich powinności porządkowych poinformować Państwa, że fundatorem wyróżnienia jest Pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, zresztą tradycyjnie już fundatorem wyróżnienia jest Pan Włodzimierz Kuliński ze Sztokholmu, a te statuetki Józefa Mackiewicza zawdzięczamy Państwu Jarząbkom. Pan Jarząbek jest tu obecny wśród nas. Bardzo dziękujemy. Od samego początku Państwo Jarząbkowie wzbogacają ten wystrój, że tak powiem, naszej uroczystości. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Gratuluję laureatom i zapraszam na przyszły rok, 11 listopada, mam nadzieję, że nic się nie zmieni, że okolice Placu Zamkowego będą mimo wszystko dostępne. No i mam nadzieję, że werdykt kapituły będzie równie trafny jak tegoroczny. Dziękuję Państwu bardzo. Jesteśmy w tej chwili po uroczystości wręczenia tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. To jest 11. edycja w tym roku. Niestety nie było wśród nas naszych fundatorów. Ich zdrowie oczywiście wypiliśmy pierwszym toastem. Natomiast no, złożyły się na to takie smutne przyczyny, w jednym przynajmniej przypadku, bo pan Jan Małek no, to jest w Kalifornii, jak zwykle jest zajęty swoimi sprawami, swoimi interesami. Natomiast w przypadku drugiego fundatora, pana Zbigniewa Żaryckiego, smutne wydarzenie rodzinne, śmierć ojca, pogrzeb, jasna sprawa. Ale jesteśmy pewni, że duchem byli z nami, zwłaszcza pan Zbigniew Żaryski, który nieustannie czuwał zdalnie nad nami, między innymi nawet przy pomocy telefonu. Tegoroczna 11. edycja Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza wyłoniła laureata w osobie nieżyjącego, poległego w katastrofie smoleńskiej Tomasza Merty za zbiór esejów Nieodzowność konserwatyzmu, pisma wybrane. Bardzo taką wnikliwą, jak zwykle erudycyjną recenzję, laudację właściwie wygłosił profesor Bartyzel, a bardzo ciepłe, osobiste przemówienie powiedziała pani Merta, wdowa po autorze. Wyróżnienia dwa w tym roku przyznaliśmy dla pani Renaty Lis za książkę Ręka Flauberta
i dla pana Tadeusza Płużańskiego za książkę Bestie. Książkę, laudację książki Ręka Floberta wygłosił pan profesor Urbanowski, natomiast laudację książki Bestie miałem zaszczyt wygłosić ja, z czego jestem bardzo zadowolony, dlatego że ta książka wypełnia białą plamę w historii Polski, bo o ile nawet wiedzieliśmy intuicyjnie, że bohaterowie ginęli, to nie znaliśmy, właśnie nic nie wiedzieliśmy, nie tylko o oprawcach, ale nie wiedzieliśmy nic o metodzie, którą oni w tym pozornym szaleństwie realizowali. W rezultacie tej metody mamy dzisiaj wątpliwość, czy terytorium nasze państwowe zamieszkuje tylko jeden naród, czy też naród polski sąsiaduje z taką narodowością, która się ukształtowała na poziomie przednarodowym i która nie podziela ideałów podzielanych przez tradycyjny naród polski. Bo żeby można było mówić o jednym narodzie, to on musi mieć przynajmniej jakiś chociaż jeden wspólny ideał. Tego właśnie nie ma i stąd pozwoliłem sobie podczas laudacji zasugerować taką wątpliwość. Nie wiem, czy publiczność rzeczywiście się tym przejmie, no ale każda, od czegoś trzeba zacząć, każda wątpliwość musi zacząć się od pytania.